Dzień dobry Państwu. To jeszcze nie jest wieczór, ale zrobiliśmy prawie wieczór. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Wykład, który przedstawi dzisiaj pan profesor Jacek Prukla, wybitny nie tylko polski, ale i europejski badacz dziedzictwa narodowego, ściągnął do nas, co jest zawsze i wyróżnieniem dla Trybunału, ale również wskazuje na i trafienie przez nas z tematem, który zaproponowaliśmy panu profesorowi, i oczywiście i osobę wykładowcy, że to jest temat, który interesuje bardzo wielu zgromadzonych tutaj. Witam niecodziennych naszych gości, ale witając Państwa, oczywiście zapraszam również na kolejne nasze spotkania z cyklów Filozofia i Teoria Państwa, Filozofia, Teoria i Teoria Prawa i Polska Gospodarka w kontekście problemów konstytucyjnych. Witam bardzo serdecznie pana Piotra Żuchowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam pana profesora Andrzeja Rotemunda, przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i dyrektora Zamku Królewskiego. Witam pana profesora Sławomira Ratajskiego, sekretarza generalnego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Witam pana profesora Samsonowicza. Jest? Jest. Witam bardzo serdecznie pana sędziego Antoniego Górskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Witam serdecznie wszystkich zebranych, czynnych i sędziów w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego. I oddaję głos już panu profesorowi. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie prezesie, panie ministrze, szanowni państwo. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Bardzo dziękuję panu prezesowi Rzeplińskiemu za zaproszenie. Zaproszenie, w którym jako propozycja mojego dzisiejszego występu przed państwem pan prezes zawarł bardzo piękną frazę: naród jest pamięcią. Naród jest pamięcią. Ja postanowiłem lekko tą sugestię zmodyfikować, zastanawiając się nieustannie nad tym, nie tylko co państwo chcieliby usłyszeć, ale co państwo powinni usłyszeć, a może też przede wszystkim zobaczyć, dlatego że postanowiłem dzisiejszy mój występ przed państwem ubrać w formę tabloidu, mając przekonanie graniczące z pewnością, jak mówią juryści, że państwo zapamiętacie kilkadziesiąt procent obrazu, a zaledwie parę procent tego, co powiem. Gdy pan prezes przysłał mi zaproszenie, objawił mi się ten oto obraz Jana Styki, Polonia, Konstytucja 3 maja, bo to jest taka bardzo, powiedziałbym, klasyczna synteza pamięci zbiorowej Polaków sprzed stu kilkudziesięciu lat. Ale też, gdy wydobyłem ten obraz z mojego archiwum fotograficznego, przypomniało mi się, że jak Styka malował, to Pan Jezus do niego przemówił tą słynną frazą: Styka, ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze. Ja bym też chciał jak najlepiej wybrnąć z tej opresji, w którą wpędził mnie pan prezes dzisiaj. Dlatego chcę powiedzieć, że znacznie bliższy jest mi Jacek Malczewski, który dokładnie w tym samym czasie, można powiedzieć, wybił się na taką diagnozę naszej tożsamości. W tym obrazie
Melancholia, prolog, widzenie, wiek ostatni w Polsce. Proszę Państwa, ja zacznę od takiego krótkiego i oczywistego, zwłaszcza tu w Warszawie, przypomnienia, że już królewski brat Michał Jerzy Poniatowski, późniejszy prymas, jeszcze jako biskup płocki, podjął w połowie lat 80. XVIII wieku pierwszą próbę inwentaryzacji tablic i pomników grobowych. Wówczas na terenie swojej diecezji planował wydanie dzieła pod nazwą Kolekcja starożytnych i tego czasowych osobliwości. I choć projekt nie doszedł do skutku, to jest dzisiaj uznawany za szczególny przejaw, cytuję, troski o ochronę świadectw kulturowego dziedzictwa kraju, który stanął w obliczu zagrożenia swego niepodległego bytu. I można powiedzieć, że w sekwencji tych biskupów prekursorów trzeba koniecznie wymienić Jana Pawła Woronicza, który jeszcze jako biskup Krakowa, niż zaczął robić karierę w Warszawie, odnowił krakowski pałac biskupi i uczynił go miejscem pamięci narodowej. Był przekonany, że wolność nie będzie możliwa bez zachowania polskości, wiary, pamięci o chlubnej przeszłości. Mówi o rzeczach, myślę, dosyć dobrze znanych. I te zamówione przez biskupa krakowskiego na początku XIX wieku u malarza Michała Stachowicza alegorie, one myślę, że dobrze wprowadzają w cały proces naszego myślenia o nas samych, o przeszłości i pokazują, że ten mit upadku, mit klęski, trauma rozbiorów, to co choćby w tym obrazie Stachowicza z 1817 roku jest tak czytelne, no jest tym, co immanentnie towarzyszy nam, jak zresztą wielu innym narodom Europy Środkowej w naszym właśnie myśleniu o budowaniu mitu. Myślę, że mniej znany jest ten obraz Stachowicza z tego samego czasu pod tytułem Niezbadana przyszłość Polski. No i tu kończę mój gambit otwierający, bo chcę powiedzieć, że rozumiem tą sugestię pana profesora Rzeplińskiego jako no, zachętę do tego, żebyśmy dzisiaj w sobie wzbudzili refleksję nad tym, jak ta relacja pomiędzy przeszłością a przyszłością w ciągu tych ponad 200 lat w naszej tradycji, ale też w szerszym kontekście się rozwijała. Bo biskup Jan Paweł Woronicz ofiarował Izabeli Czartoryskiej, czy dedykował poemat Świątynia Sybilli, poemat o docieraniu do sensu historii. No, to może jest najlepsze motto, ale żeby tą przeszłość przyszłości może odwrócić w tym momencie i powiedzieć, zapytać, jaka jest przyszłość naszej przeszłości. Bo to, co działo się w Puławach przed ponad 200 laty, nie było niczym szczególnym w szerszym europejskim kontekście. Funkcja komemoratywna towarzyszy europejskiemu myśleniu o przeszłości od wieków. Starożytni Grecy, podziwiając egipskie piramidy, odczytywali je nie tylko jako relikty dawnej cywilizacji, ale i formę upamiętnienia właśnie. Byli też, można powiedzieć, pierwszymi interpretatorami dziedzictwa faraonów. Fascynacja starożytnością odegrała zasadniczą rolę w tworzeniu podstaw dla naukowego poznania dziedzictwa antyku w epoce oświecenia. Pompeje, Herkulanum, Winkelmann to kamień węgielny archeologii, historii sztuki, a więc również tego naukowego myślenia o przeszłości. I tutaj dochodzimy do tego najważniejszego pojęcia, którym chciałbym dzisiaj się wspólnie z Państwem zająć, to znaczy pojęcia dziedzictwo, to łacińskie patrimonium. To dzisiaj nie tylko ojcowizna w jej tradycyjnym rozumieniu, ale przede wszystkim pojęcie, które w ostatnich dekadach okazuje się niezbędne dla
właśnie zrozumienia relacji pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Tomasz Mann powiedział, iż kultura to umiejętność dziedziczenia. Dziedziczenie dotyczyć może nie tylko jednostek, ale i różnych grup społecznych, w tym narodów i całej ludzkości. Dziedzictwo jest przy tym procesem nieustannej reinterpretacji przeszłości. W tym procesie zasadniczą rolę odgrywają nasza pamięć i nasz wybór. Przepraszam za te oczywiste oczywistości na początku, ale myślę, że fundamentalną kwestią w tym momencie jest wyraźne rozróżnienie pomiędzy pojęciem zabytku a pojęciem dziedzictwa. Dziedzictwo na naszych oczach, zwłaszcza w ciągu 20 kilku ostatnich lat, również w dokumentach prawa międzynarodowego, wyraźnie wyparło pojęcie zabytku. Bo zabytek to jest kategoria, pojęcie, które jest przecież immanentnie związane z przeszłością, które formowało się, można powiedzieć, w epoce historyzmu przez cały wiek XIX i zostało ostatecznie w nowoczesny sposób zdefiniowane w 1903 roku przez Alojza Rigla, profesora historii sztuki i generalnego konserwatora zabytków Austrii. To dzisiaj katechizm myślenia o zabytkach. W tej swojej koncepcji, przypomnę, Rigl rozróżnił zabytki sztuki i zabytki historii, a tworząc teorię zabytku oparł ją na pojęciu wartości i wyróżnił wartość historyczną, wartość artystyczną i tak zwaną wartość starożytniczą. Dzisiaj mówimy często wartość naukową. Jaka jest więc fundamentalna różnica pomiędzy zabytkiem a dziedzictwem? O tym powiemy sobie za chwilę. Natomiast chcę powiedzieć, że czy podkreślić, że myślenie o przeszłości przestało być już w pierwszej połowie XIX wieku w Europie tylko zabawą arystokratów, biskupów, romantyków. I najpierw we Francji, a później w innych krajach stało się obowiązkiem państwa. W czasach Ludwika Filipa powstaje Urząd Generalnego Inspektora Zabytków. Powstaje w 1840 roku komisja, ogłasza ona pierwszą listę zabytków Francji, na której znalazło się około 1000 obiektów, a maleńka Grecja, wówczas najmłodsze państwo ówczesnej Europy, już w 1834 roku jako pierwsza wprowadza spektakularną ustawę o ochronie zabytków. Tak więc to wszystko, co działo się najpierw we Francji, Carcassonne jest symbolem rodzącej się wówczas również konserwacji zabytków, ujęte jest już w połowie wieku XIX w ramy prawne i w tym pionierskim greckim dokumencie, napisanym zresztą przez niemieckiego uczonego Georga Ludwiga von Maurera, można przeczytać, cytuję, za narodową własność wszystkich Helenów uznaje ona, ta ustawa, całokształt ruchomych i nieruchomych starożytności. Można powiedzieć, że w drugiej połowie XIX wieku kolejne państwa europejskie tworzą systemy prawnej ochrony zabytków. I w tym myśleniu o pojęciu zabytku kluczową kwestią od samego początku jest autentyczność. Czy jesteśmy w galerii, czy jesteśmy w muzeum, czy jesteśmy w antykwariacie, to pierwsze pytanie i odruch, czy to jest autentyk, czy kopia, towarzyszy naszemu europejskiemu, podkreślam to, myśleniu również o tym świecie wartości, które, co tu dużo mówić, koncentruje się wobec europejskiego wynalazku muzeum. Ale jeszcze raz to podkreślę, chciałbym mówić przede wszystkim o fenomenie dziedzictwa i o jego różnych twarzach. I gdybyśmy spróbowali teraz krótko i w sposób stabloidyzowany tą kwestię sobie szybko uporządkować, no to można powiedzieć, patrząc choćby na takie niezwykłe miejsce jak Jerozolima, że jest to zabytkowy układ miasta historycznego, ale myślę, że to nie wyczerpuje problemu. Bo to, co właśnie w takich miejscach można łatwo zrozumieć, że to są niezwykłe miejsca dziedzictwa. W przypadku Jerozolimy
kolebka trzech objawionych religii i można łatwo zrozumieć, że dziedzictwo to ludzie. Dziedzictwo to nasza pamięć, nasz wybór, nasza tożsamość i ciągłość, co jest niezwykle istotne w całym tym procesie, równocześnie nieustannej reinterpretacji. Tak więc, gdybyśmy spróbowali sobie te pojęcia i kategorie w jakiś sposób uporządkować, to nie muszę dłużej tłumaczyć, czym jest historia, bo od czasów Leopolda Rankego to pytanie, jak to tak naprawdę było, jest najkrótszym, można powiedzieć, wyjaśnieniem celów i zadań. Pamięć często określana jest jako starsza i mniej wiarygodna siostra historii. Natomiast dziedzictwo to jest w odróżnieniu od pojęcia zabytku, tego zabytku immanentnie związanego z przeszłością, wykorzystanie przeszłości do współczesnych i przyszłych celów. I to jest, można powiedzieć, punkt wyjścia do rozmowy o dziedzictwie i punkt wyjścia do tego, jak trudne jest uchwycenie również dziedzictwa w paragrafy. Bo dziedzictwo jest równocześnie wiedzą, produktem kulturowym i politycznym zasobem. Myślenie o dziedzictwie kulturowym to myślenie o przeszłości, o przyszłości przeszłości, a nie o utrwaleniu przeszłości w teraźniejszości, jeżeli można tak powiedzieć. I oczywiście dziedzictwo bez świadomości jego wartości nie istnieje. Dziedzictwo to więc tradycja, nasze wierzenia, zwyczaje, życie codzienne, styl życia, sztuka ta wysoka i sztuka popularna. I jeszcze raz, kontynuacja jest tym kluczem do rozumienia tego fenomenu, który jest bardzo trudny do zdefiniowania. Gdyby pod słowo konserwacja podłożyć słowo zabytek, łatwiej nam będzie uchwycić te najważniejsze, istotne różnice i złapać przede wszystkim te najważniejsze kwestie. Pojęcie zabytku jest konstruktem opartym o wiedzę ekspertów, można powiedzieć wąskiej kasty kapłanów, dopuszczonych do tej wiedzy. Natomiast dziedzictwo jest, wszyscy jesteśmy właścicielami dziedzictwa, należy do nas wszystkich, jest w odróżnieniu od policzalnej liczby zabytków wszechobecne i nieograniczone. To, co jest przedmiotem mojego dzisiejszego wykładu, to relacja pomiędzy dziedzictwem a narodem. I to, co chciałbym w tym momencie powiedzieć, to oczywiście to, że dziedzictwo nie jest domeną zarezerwowaną dla państwa, ale państwo chętnie zawłaszcza dziedzictwo. A stając się dziedzictwem, przeszłość wchodzi w obszar mitu. I nawet tak młody naród jak Amerykanie tworzą konsekwentnie od samego początku swój mit założycielski i przekładają go również na kształt swojej stolicy. Myślę, że to, że akurat do tego tematu pan prezes zatrudnił krakowianina, uprawnia mnie do tego, żeby krótko z państwem przebiec przez najważniejsze etapy tworzenia tego naszego polskiego mitu narodowego w wieku XIX. Bo Wawel, a zwłaszcza katedra wawelska, jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku były tą częścią naszej pamięci, która, jakby powiedział profesor Krzysztof Pomian, przekształcana była stopniowo w semiofory. Czy to będzie włócznia świętego Maurycego, czy konfesja świętego Stanisława, czy szczerbiec, miecz koronacyjny, czy nagrobki królewskie, czy symbole. To wszystko już na przełomie XVIII i XIX wieku było na tyle istotne, że nie przypadkiem Tadeusz Kościuszko w marcu 1794 roku rozpoczął insurekcję od Krakowa, potrzebując tej podpórki do również próby legitymizacji, jeżeli mogę użyć tego słowa tu w Trybunale,
całego tego wielkiego przedsięwzięcia. Ale to przedsięwzięcie, bez względu na to, jak się skończyło, bardzo szybko stało się jednym z filarów naszego mitu i pewnie nie przypadkiem właśnie. Od początku wieku XIX właśnie w Krakowie ten mit się ogniskował, przybierał różne formy. W połowie XIX wieku już był częścią naszego pielgrzymstwa narodowego do tej polskiej Mekki, jak wówczas pisano. I nie muszę tego Państwu w żaden sposób dłużej tłumaczyć, wywołuję tylko temat jako przykład. Ale chcę też od razu powiedzieć, że rozmowa o dziedzictwie nawet w tak oczywistym paragrafie jak Tadeusz Kościuszko wcale nie jest do końca łatwa i oczywista, bo wystarczy pojechać do Kosowa Poleskiego, żeby sobie zdać sprawę, że Kościuszko to również polifonia pamięci. Władze białoruskie zrekonstruowały folwark Kościuszków na Mereszowszczyźnie, a ta tablica pamiątkowa po białorusku nie pozostawia wątpliwości, czyjej pamięci Tadeusz Kościuszko jest przede wszystkim częścią. To, co jest tą immanentną częścią naszego mitu narodowego, tak starannie budowanego przez cały wiek XIX, to oczywiście gloria victis. Ten sam problem mieli Węgrzy i mają Węgrzy i wiele innych narodów Europy Środkowej. Kult bohaterów, którzy tak naprawdę przegrali. I to łączy się oczywiście z malowanymi dziejami, z tym wszystkim, co tak pięknie opisał mój mistrz, profesor Mieczysław Poremski w książce poświęconej Janowi Matejce. Polska albo rok 1863 to metafora. Metafora, która towarzyszy tej kolejnej fazie budowania mitu, fazie w innej już w innym kontekście politycznym, po powstaniu styczniowym, w warunkach autonomii galicyjskiej, gdzie właśnie nie Lwów, stolica wielkiej prowincji, miasto kosmopolityczne, stolica Galicji, nie było narodu galicyjskiego, więc w tym sensie Lwów nie spełniał funkcji integrującej, ale Kraków jako symbol, a przede wszystkim Wawel jako symbol suwerenności, stał się dla Stańczyków, zwłaszcza dla konserwatystów, tą oczywistą oczywistością w tej grze w dziedzictwo. Stanisław Tarnowski, no jeden z głównych ideologów krakowskiego konserwatyzmu, pisał wówczas, cytuję, żaden naród nie może mieć materialnej siły bez świadomości siebie, bez treści i istoty duchowej, którą wyrabia jego historia. I to dlatego Kraków był konsekwentnie przez Stańczyków w latach 70., 80., 90., jeszcze XIX wieku przekształcany w, można powiedzieć, Muzeum Polski pod otwartym niebem. A wielkie uroczystości narodowe, a zwłaszcza pogrzeby, stały się specjalnością tego miasta. Jak wówczas złośliwie w Warszawie mówiono, jeżeli jakikolwiek przemysł w Krakowie istnieje, to był to przemysł funebralny. To jest pomnik, to jest pogrzeb Adama Mickiewicza, ponowny pogrzeb Mickiewicza. Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi wieszcza gdzie? Na Wawel. Ten, można powiedzieć, matejkowski sposób myślenia o narodzie, o przeszłości, o dziedzictwie, no, nie wymaga szerszego komentarza. Matejko był dzieckiem Krakowa, produktem Krakowa, ale też, co tu dużo mówić, ten produkt, jakim stał się Kraków, matecznik Polski, rozwinął. Pamięć zwycięzców to jeden z jego ulubionych wątków. I dzisiaj, żeśmy z panem prezesem rozmawiali o Batorym i pan prezes się zastanawiał, w jakim stopniu Batory był królem Polski, a w jakim stopniu przede wszystkim wielkim księciem litewskim. Matejko za ten obraz Stefan Batory pod Pskowem dostał nawet propozycję dyrektury w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, medal sztuki w Wiedniu. Akademia Francuska obrała go honorowym członkiem zagranicznym. My ten obraz dobrze pamiętamy i nawet dzieci w szkole tą frazę Batory pod Pskowem potrafią wyrecytować. Rzadziej chcemy pamiętać, że w galerii Tretiakowskiej wisi
obraz wielkiego rosyjskiego malarza Karla Brylowa, który 30 lat wcześniej dokładnie to samo namalował jako część rosyjskiej martyrologii, czyli odparcie 31 szturmu Polaków na Psków. Chcę w ten sposób tylko powiedzieć, że pamięć zwycięzców, pamięć zwyciężonych i konflikt pamięci to jest oczywiście to, co zwłaszcza w naszej części Europy, w Europie Środkowej, gdzie granice polityczne, zwłaszcza w XX wieku, zmieniały się szybciej niż granice kulturowe, jest, można powiedzieć, jednym z najciekawszych i najbardziej, co tu dużo mówić, trudnych problemów związanych z dziedzictwem i pamięcią. W Krakowie w kolejnej fazie, na przełomie XIX i XX wieku, samorząd stał się świadomym substytutem nieistniejącego państwa i zaczął budować już program Narodowej Stolicy, przekształcając Sukiennicę w Galerię Narodową, w Muzeum Narodowe, w pierwsze Polskie Muzeum Narodowe, budując na swój koszt teatr, który de facto stał się teatrem narodowym, o czym zresztą ten napis Kraków Narodowej Sztuce dobrze świadczy. To trawestacja praskiego napisu Naród sobie, umieszczonym na Narodni Divadlo. No i te wielkie prace konserwatorskie, które dotyczyły nie tylko Wawelu, ale które, jeżeli chodzi o pracę na Wawelu, wzbudzały wielkie dyskusje, wychodzące daleko poza tylko polską myśl konserwatorską, z wizją Akropolis, pochodem na Wawel i całym wielkim programem pomnikowym, który konsekwentnie właśnie w Krakowie mógł być wówczas realizowany, a pomnik grunwaldzki oczywiście był, można powiedzieć, finałem. Finałem czegoś, co przeszły wszystkie, można powiedzieć, narody, a zwłaszcza narody Europy Środkowej na przełomie XIX i XX wieku, ale finałem, który przeszedł w już wówczas przechodził w kolejny rozdział. Jeżeli chodzi o ten mit z Krakowem związany, to on się równolegle, można powiedzieć, już rodził i to wszystko, co łączy się z mitem kadrówki, z mitologizowaniem postaci Józefa Piłsudskiego, jest kolejnym etapem tego, można powiedzieć, jeszcze XIX-wiecznego myślenia, które będzie trwało do 1939 roku. Rewia kawalerii w rocznicę okrągłą Wiktorii Wiedeńskiej w 1933 roku na Błoniach Krakowskich z Józefem Piłsudskim, który się po raz ostatni wówczas na żywo w Krakowie pojawił. No i można powiedzieć, mitologizacja i sakralizacja poprzez to wszystko, co wiązało się z pogrzebem Piłsudskiego na Wawelu w 1935 roku. I więcej, sypaniem mogiły, a więc kolejnego kopca, co stało się, można powiedzieć, obowiązkiem patriotycznym w wymiarze narodu obywatelskiego. Kierownictwo gminy żydowskiej w drodze do sypania kopca w oczekiwaniu na prezydenta Mościckiego i przysięga żołnierzy polskich Żydów odbierana od rabina. Świadomie wkleiłem te zdjęcia, żeby też o ten wątek zasygnalizować i powiedzieć, że do 1939 roku ten rodzaj takiego historycystycznego XIX-wiecznego myślenia o dziedzictwie był czymś oczywistym. Radio Polskie z Warszawy transmitujące hejnał zwierzy mariackiej to część przecież tej mitologii, którą Ksawery Pruszyński w czasie II wojny światowej jako żołnierz Andersa przekuwał w ten piękny esej pod tytułem Trębacz Samarkandy. No i to się wszystko skończyło w 1939 roku, ale co jest interesujące, to złe słowo pewnie, ale stosunkowo mało znane, to to wszystko, co wydarzyło się w Krakowie w latach 1939-1945 w tym paragrafie, to znaczy ogłoszenia przez Hansa Franka już w październiku Wawelu za jego oficjalną rezydencję,
cała ta ideologia przekształcenia Krakowa w Ur alte deutsche Stadt Krakau, polegająca nie tylko na niszczeniu ludzi i nie, na niszczeniu całego tego narodowego programu budowanego przez pokolenia od początku wieku XIX, ale nowej wizji Krakowa, tej wizji, którą tworzył Hubert Ritter, wielki urbanista niemiecki, przysłany z Berlina i który stworzył plan, model zbudowania u stóp Wawelu wielkiej dzielnicy rządowej na wzór Norymbergi. Bo losy Krakowa są w jakiś sposób w dużej części porównywalne do tego wszystkiego, co działo się w Norymberdze w wieku XIX. Kraków stolica, symbol polonizmu, Norymberga stolica germanizmu. Dwa miasta często ze sobą zestawiane. W Norymberdze co roku spotykali się i sportowcy, i śpiewacy. No a potem to wszystko zostało zawłaszczone przez system, który wykorzystał Norymbergę do swoich celów. Jeżeli te zdjęcia spłaszczają cały problem, proszę mi wybaczyć, ale no, taką konwencję postanowiłem dzisiaj Państwu zaserwować i to następne zdjęcie ma pokazać, jak tragedia Warszawy zmieniła również, czy przerwała całą tą linię budowaną od czasów Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego i w Warszawie i w Krakowie. Cały ten matejkowski, można powiedzieć, mit. I gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć sobie, jakie nowe rozdziały się pojawiły w powojennej rzeczywistości, to przepraszam raz jeszcze za zbanalizowanie, no to będą oczywiście wszystkie heroiczne wysiłki związane z rekonstrukcją Warszawy, z odbudową Zamku Królewskiego i cała mitologia wojenna, czego symbolem stało się Westerplatte. I to wszystko, co w czasach milenium zwłaszcza i obrazu wędrującego było wkładem Kościoła katolickiego w podtrzymywanie tego mitu i solidarność. Ale też, co ciekawe, po 1989 roku próbowano wracać do tej tradycji jeszcze XIX-wiecznej. Pogrzeb Władysława Sikorskiego w 1993 roku był tego dobrym przykładem, żeby nie powiedzieć o tym, że ta Łąka Wolności, Błonia Krakowskie, ona cały czas funkcjonowała i była wykorzystywana jak choćby w związku z wizytami papieża, a po jego śmierci z tym wszystkim, co dzisiaj w Krakowie staje się kolejnym rozdziałem tego mitu. Można powiedzieć, że błędne koło Jacka Malczewskiego w jakiś sposób zatacza swój krąg, ale też chciałbym po tej literackiej części mojego dzisiejszego wystąpienia spróbować utwardzić pewne kwestie. Bo tak naprawdę to, o czym mówiłem, odnosi się do, no, można powiedzieć, doświadczenia każdej grupy, każdego narodu. Więcej, Anglicy, którzy mają szczególne poczucie humoru, wydają tego typu przewodniki turystyczne, tworząc takie abstrakcyjne konstrukty, jak ta właśnie Molwania, czyli kraj niedotknięty ręką stomatologów. Z terytorium, bo każdy przecież musi mieć swoje terytorium i ze swoim znakiem, i ze swoim hymnem, i ze swoim przywódcą. No, a propos przywódców, to można oczywiście powiedzieć, że to wszystko, czy ojców założycieli, to wszystko dotyczy zasadniczych kwestii związanych z pamięcią zbiorową, która jest przecież zawsze obciążona piętnem teraźniejszości. Dokonuje nieustannego wyboru ze względu na teraźniejszość. Obejmuje wszystkie wydarzenia z przeszłości pod warunkiem, że nie nastąpiło przerwanie ciągłości istnienia grupy. Za Marcinem Królem można powiedzieć, pamięć historyczna to obraz wydarzeń, a pamięć zbiorowa to ognisko tradycji. I myślę sobie, że Państwo też spotkali się, zwłaszcza we współczesnej literaturze, ja nie jestem w tej kwestii specjalistą, z bardzo różnymi pojęciami dotyczącymi pamięci,
również kwestii związanych z konfliktami pamięci i z odtruwaniem pamięci. Gdyby rzucić okiem na najważniejsze zjawiska, z jakimi zderzamy się w naszej części Europy, jeszcze raz powtórzę, w tej części, gdzie granice polityczne zmieniały się tak szybko. No po pierwsze spotykamy się z niechcianym dziedzictwem. To jest Königsplatz w Monachium, wspaniałe dzieło urbanistyki z epoki króla Ludwika I, dzieło klęcego, no, zawłaszczone przez nazistów, którym ten plac i ta przestrzeń nie wystarczała tylko do organizowania parad, ale przy którym zbudowano między innymi tą słynną Führerbau, gdzie podpisywano traktat monachijski, ale też gdzie Hitler kazał zbudować Ehrentempel, tą świątynię, swoisty grób bohaterów, tworząc oczywiście nowy mit i nową mitologię. To było tych 16 puczystów z 1923 roku, ekshumowanych z Landsbergu nad Lechem. To jest rzecz pewnie znana, ale przywołuję tylko dlatego, że dzisiaj tego nie ma w krajobrazie Königsplatzu, ponieważ Amerykanie w 1947 roku po prostu zniszczyli to wszystko, co kojarzyło się z kolebką ruchu, no bo tak Monachium było wówczas nazywane. Dynamika czegoś, co łączy się z pojęciem dziedzictwa, może być na różne sposoby ilustrowana. Brama Brandenburska jest znowu dziś symbolem dumy i zjednoczenia, ale przecież dla mojego pokolenia była czymś zupełnie innym. Jeszcze w 1988 roku mogłem zrobić takie zdjęcie, by później oglądać mur w różnych jego, że tak powiem, fazach, aż do jego ostatecznego zniszczenia. My mamy do czynienia z dziedzictwem transformacji, które dzisiaj bardzo szybko zmienia swoje znaczenia. Jeszcze 10 lat temu, zwiedzając Nieświerz, można było na wejściu do tego kompleksu zamkowego sfotografować taką tablicę. Jedyne objaśnienie, czym jest ten obiekt. Rozumiem, że dla ówczesnej władzy był po prostu ważny, bo tam odbył się frontowy zjazd bolszewików w 1917 roku. Ale w ciągu 10 lat postrzeganie przez białoruskich gospodarzy tego miejsca istotnie się zmieniło. Dzisiaj Nieświerz odnowiony i w lipcu ubiegłego roku oficjalnie oddany do użytku, jeżeli można tak powiedzieć, ponownego przez prezydenta Republiki Białoruś, jest już częścią no, zupełnie innej tożsamości i zupełnie innej interpretacji. Na granicy polsko-białoruskiej mamy dzisiaj twierdzę Brzeską, ale to, co jest w niej ważne dla nas, niekoniecznie jest ważne dla gospodarzy. Można powiedzieć, że to w Brześciu można zrozumieć, gdzie jest dzisiaj matecznik sowieckości i tego wszystkiego, co my określamy pojęciem dissonant heritage, a więc dziedzictwa, które wywołuje dysonans, bo wpisanie Pałacu Kultury i Nauki przed pewnie 5 czy 6 laty, no, Państwo wiecie lepiej niż ja, wywołało niewątpliwie właśnie konflikt. Konflikt pamięci i konflikt tożsamości. To samo mamy w Krakowie z Nową Hutą, która jeszcze niedawno odsądzana od czci i wiary, a Lenin broniony przez ZOMO przed narodem, jeżeli mogę przywołać część tytułu mojego wystąpienia. Dzisiaj Huta jest wpisana na listę do rejestru zabytków i no, to pokazuje sens zmiany, ale też pokazuje skalę wyzwań, bo ochrona takiego zespołu oczywiście wymaga zupełnie innych narzędzi prawnych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w tym tradycyjnym XIX-wiecznym myśleniu. Jeżeli chodzi o gradację tego wszystkiego, co jest złym dziedzictwem, bo dziedzictwo nie musi być piękne. Oczywiście my w Polsce jesteśmy przede wszystkim obciążeni balastem tego wszystkiego, co symbolizuje Auschwitz. To jest to heritage of atrocity, dziedzictwo nienawiści.
ale też dziedzictwo bez dziedziców i dziedzictwo wydziedziczonych jako wielki problem, który przecież nie dotyka tylko Polski i Polaków. To dziedzictwo jest dzisiaj może znacznie bardziej rozpoznane niż coś, co ja nazywam zanikającym dziedzictwem. W czasie I wojny światowej po bitwie gorlickiej w okolicach Gorlic armia austro-węgierska zbudowała sto kilkadziesiąt ekumenicznych cmentarzy projektowanych przez najwybitniejszych architektów. One były znakami w krajobrazie, były znakami pamięci. Dzisiaj no, ich los jest taki, jaki jest. Kwestia czasu, kwestia zapomnienia, kwestia no, wielu innych zjawisk i czynników, które powodują, że myślenie o dziedzictwie i ochrona dziedzictwa to są zupełnie inne kwestie niż ochrona zabytków. I to jest też zasadnicze wyzwanie, na które trudno dzisiaj znaleźć w świecie łatwą odpowiedź. Bo fundamentalnym pytaniem dzisiaj, jakie staje przed nami wszystkimi w różnych częściach świata, jest pytanie o właścicieli dziedzictwa. W jakim stopniu jest to dziedzictwo globalne, w jakim stopniu jest to dziedzictwo regionalne, w jakim stopniu można mówić o dziedzictwie narodowym, kto dziedzictwo tworzy, kto je interpretuje, kto je chroni, kto nim zarządza. I w tym sensie Wrocław jest znakomitym laboratorium tych wszystkich zjawisk, które, co tu dużo mówić, są naszym doświadczeniem. Od dziedzictwa wroga, bo za takie zapewne mieli ruiny Wrocławia przybysze ze wschodu w 1945 roku, poprzez dziedzictwo obcego, po dziedzictwo sąsiada, pamiętam tą modę i te konferencje jeszcze z końca lat 80. organizowane przez moich przyjaciół we Wrocławiu, kiedy niemieckie dziedzictwo tego miasta było odkrywane jako wartość, po coś, co ja nazywam umojeniem dziedzictwa, czyli uznaniem dziedzictwa, które było pierwotnie no, nie nasze, jeżeli można tak powiedzieć, za naszą wspólną odpowiedzialność i obowiązek. I myślę, że w tym tkwi wielki sukces Wrocławia, którego to sukcesu nie dzieli wiele innych miast Europy Środkowej i Wschodniej i w Polsce i w wielu innych krajach. Tyle w tej kwestii. Jaki będzie finał? Finał dotyczy tego wszystkiego, co nakłada się na to nasze polskie i środkowoeuropejskie doświadczenie, a co łączy się z tymi wszystkimi wielkimi zjawiskami, globalizacją, McDonaldyzacją, konfliktem. Konfliktem, który tak proroczo opisał Benjamin Barber w swojej książce głośnej swojego czasu Dżihad kontra Mak Świat. I przepraszam za no, banalizację raz jeszcze, ale myślę, że zestawienie tego zdjęcia z tym zdjęciem dobrze pokazuje to wszystko, czego dzisiaj jesteśmy przecież i świadkami, i uczestnikami. Czeski historyk Mirosław Hroch zauważa, że na naszych oczach tracą swoją aktualność tworzone przez cały wiek XIX i XX kody narodowe. Według Hrocha, cytuję, nie istnieją już charakterystyczne dla klasycznego okresu narodów wspólne cechy kultury wysokiej i ludowej, na których opierały się kulturowe kody narodowe. Coraz bardziej zwiększa się dystans pomiędzy kulturą wysoką warstwy elity intelektualnej, a silnie zglobalizowaną, czyli nienarodową, kulturą przekazywaną przez media. Ta medialnie zglobalizowana, zamerykanizowana kultura wypiera lub marginalizuje kultury narodowe. To swoista, oczywista oczywistość, ale no, warto się zawsze na jakiegoś klasyka gatunku powołać. Jak w tym wszystkim znajduje się świat i jak to wszystko, o czym mówiłem, jest ujmowane dzisiaj w kodyfikację, jeżeli można użyć tego słowa tutaj w Trybunale. Dziedzictwo, jak powiedzieliśmy, przybiera dziś bardzo różne wymiary. Lokalny, regionalny, narodowy, wreszcie uniwersalny. Ramy tego ostatniego wyznaczyła na gruncie prawa konwencja UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Ta z listopada 1972 roku. Sygnatariuszami tej konwencji dzisiaj
są ponad 180, jest ponad 180 państw niemal na całym świecie. Można powiedzieć, że symbolem spektakularnego sukcesu UNESCO jest właśnie ta konwencja, a przede wszystkim lista światowego dziedzictwa, która liczy już około 950 obiektów w 150 krajach. I mając na sali przewodniczącego komitetu, Polskiego Komitetu UNESCO i sekretarza generalnego, czuję się też w obowiązku przywołać tą naszą trzynastkę, de facto kilkanaście obiektów. W czerwcu, jak rozumiem, ufamy w Kambodży na kolejnym posiedzeniu Komitetu Światowego Dziedzictwa przybędzie nam sporo nowych polskich wpisów. Można więc zapytać, jaki jest dzisiaj współczesny standard polityki państwa w zakresie ochrony dziedzictwa. Ponieważ na naszych oczach, można powiedzieć, kończy się system ochrony zabytków i trzeba koniecznie tworzyć nowy, skuteczniejszy system ochrony dziedzictwa. No, w Europie można go sprowadzić do kilku zasad. Ja bym powiedział o trzech w konkluzji i może to wywoła dyskusję, zwłaszcza ze strony prawników. Pierwsza to postawienie znaku równości pomiędzy pojęciami dobra kultury i dziedzictwo kulturowe oraz stworzenie pojęcia, o którym wspomniałem przy Wrocławiu, nasze wspólne dziedzictwo, our common heritage. To wyklucza groźbę selektywnej ochrony zabytków według kryteriów ideologicznych lub politycznych, przynajmniej powinno wykluczać. Nie ma więc dzisiaj wątpliwości, że na przykład dziedzictwo mniejszości narodowych czy różnego rodzaju wspólnot religijnych jest też naszą wspólną odpowiedzialnością. Kluczową kwestią pozostają dwie inne zasadnicze sprawy. Pierwsza to mechanizm finansowania ochrony dziedzictwa. Podstawą skutecznej ochrony zabytków w demokratycznym państwie prawa jest bowiem zasada ograniczonego prawa własności ze względu na interes społeczny. Pytanie, w jakim stopniu ta zasada jest konstytucyjna. Ograniczenie własności nie może przecież naruszać jej istoty. Państwo tworzy więc system pomocy, czy powinno tworzyć, kompensujący dodatkowe obowiązki właścicieli zabytków. Fundamentalną kwestią jest też oczywiście merytoryczny charakter służb konserwatorskich, a polityczność. I zmierzając do finału, chciałbym powiedzieć też, że w tym całym nowym, już światowym, uniwersalnym, globalnym procesie rozmowy o dziedzictwie, patrząc choćby na takie miasta jak Kraków, wpisany jako pierwsze miasto na listę światowego dziedzictwa, pierwszy układ urbanistyczny już w 1978 roku, widzimy ogromną ilość dokumentów, które próbują ten cały wielki, dynamiczny proces regulować. Powiedziałbym, że karty, które piszą kolejne gremia ekspertów, wybitnych prawników, często przygotowywane są, jakby były odlane z brązu. Przestają bardzo szybko też nadążać za tą gwałtowną zmianą, jaką przeżywamy. Myśmy niedawno przyjmowali nową rekomendację UNESCO, ochrona historycznego krajobrazu miejskiego. To jest kolejne wyzwanie. Ale to, co w tym całym trendzie czy zjawisku jest bardzo czytelne, to to, że szczególnie szybko rośnie ostatnio znaczenie dziedzictwa niematerialnego, a więc pamięci przede wszystkim, naszej pamięci. I choćby ten program UNESCO, Pamięć Świata, jest tego najlepszym przykładem. To jest bardzo istotne poszerzenie problematyki dziedzictwa. Ono znajduje swoje odzwierciedlenie w międzynarodowych standardach ochrony. Powszechna deklaracja w sprawie różnorodności kulturowej z 2001 roku. Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, dopiero niedawno przez Polskę ratyfikowana. To wszystko prowadzi do konkluzji, że wspólna pamięć to artefakt, który codziennie na nowo konstruujemy. Mimo iż ludzie twierdzą, iż istota ich tożsamości jest niezmienna. Można powiedzieć, że
pamięć zbiorowa bardziej rekonstruuje niż rejestruje przeszłość. No bo historia i pamięć to dwie różne kwestie. Francuski badacz, dzisiaj klasyk, Pierre Nora, jeszcze w 1984 roku wprowadził pojęcie lieu de mémoire, miejsc pamięci, inicjując rozwój tak zwanej historii drugiego stopnia. I dzisiaj obok inicjatyw UNESCO w tej sprawie chciałbym Państwu tylko zasygnalizować najnowszą inicjatywę Parlamentu Europejskiego z listopada 2011 roku, a więc tworzenie listy, która się nazywa miejsca oznaczone europejskim znakiem dziedzictwa. Takie miejsca jak na przykład dom rodzinny Roberta Schumana, jak najnowszy wniosek Luksemburga, wpisanie na tą listę Schengen, one mają stworzyć podłoże pod naszą wspólną europejską pamięć, już nie pamięć wykluczającą się, nie tylko pamięć zwycięzców i pokonanych, ale tworzącą jakiś nowy katalog. Czy to się uda? Nie mnie rozsądzać. Chciałbym zakończyć swoje wystąpienie cytatem z samego Pierre Nora, który ostatnio zauważył, że dziedzictwo, które do niedawna jeszcze oparte było na wyborze najstarszych, najpiękniejszych i najdoskonalszych wytworów narodowego geniuszu, zmienia znaczenie. Przesądza też o tym masowość zjawiska. I w związku z tym Nora stawia dzisiaj wniosek praktyczny, iż przeobrażenia pojęcia dziedzictwa uczyniły z niego przeciwieństwo tego, czym było ono wcześniej. Według francuskiego badacza dziedzictwo zakończyło epokę historii, narodu i zabytków na rzecz epoki pamięci, społeczności i tożsamości. No, trzeba na koniec dodać, że jeśli nie istnieje świadomość jego wartości, dziedzictwo nie istnieje i to jest to, co mógłbym, czym mógłbym się dzisiaj z Państwem podzielić w finale mojego wystąpienia i czym zajmujemy się przy Rynku Głównym w Krakowie. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dla mnie naród to naród jest pamięcią i naród jest wyzwaniem. Jest pamięcią tym, czym jest dzisiaj, jest wyzwaniem, jeżeli chce być podmiotem własnej historii, chce być podmiotem samego siebie wobec przyszłości. Troszeczkę podcina mi skrzydła to, co ostatnio profesor Hawking ogłosił, że za 1000 lat Ziemia przestanie istnieć. Martwię się, czy warto. Pewnie warto, ale z kolei wtedy myślę o astrofizykach, którzy z dużą precyzją obliczyli, że za 6 miliardów lat świetnych przestanie istnieć Słońce i nawet jeżeli Ziemia jakimś cudem nie zderzy się z jakimś wielkim obiektem kosmicznym i za 1000 lat przestanie istnieć, jak to obliczył Hawking, to za 6 miliardów po prostu i tak znikniemy. Więc czy w ogóle warto? A podobno sięgając dalej, astrofizycy obliczyli, że za 625 miliardów wszechświat znowu się zniknie po prostu. Być może są jeszcze inne wszechświaty. Czy w tym kontekście warto dbać o pamięć? Warto, bo tylko ci, którzy mają pamięć i ci, którzy tworzą wyzwania dla siebie, są w stanie przyciągać także innych do swojej wizji. My w Europie dzisiaj chcemy tworzyć wspólną, ale bez anihilacji dziedzictwa i wielkich narodów i tych małych w Europie, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie, jestem o tym głęboko przekonani, być podmiotem tej wielkiej historii w tym właśnie zglobalizowanym świecie. Zachęcam teraz Państwa do i pytań, i własnych refleksji na ten temat.
Bardzo proszę, może światło zapalimy, żeby się lepiej widzieć. Dziękuję bardzo, Łukasz Kamiński. Obawiam się, że moje pytanie, czy raczej prośba o komentarz do pana profesora jest nieco przewidywalna, ale tym niemniej ośmielam się to pytanie, czy prośba o komentarz zgłosić też niejako z urzędu. Czuję się wreszcie zobowiązany, zważywszy, że reprezentuję instytucję, która dwa z trzech członów tytułu dzisiejszego wystąpienia ma w swojej własnej nazwie. I to pytanie, czy prośba o odniesienie się związana jest z tym elementem, który pan profesor zaznaczył w swojej refleksji, powiedziałbym, najcieńszą linią, tylko jednym zdjęciem. Oczywiście chodzi mi o trudne dziedzictwo wieku XX, które było reprezentowane tylko przez to jedno zdjęcie z Auschwitz-Birkenau. I mam wrażenie, że chyba trzeba by troszeczkę więcej uwagi poświęcić temu wątkowi, bo odnosząc się do tych przykładów, których pan profesor używał, Michał Poniatowski zamierzał inwentaryzować nagrobki przodków jako wspaniałe lub czasem zadziwiające zabytki minionych czasów, a my inwentaryzujemy i dalecy jesteśmy od ukończenia tego zadania masowe groby anonimowych ofiar zbrodni XX wieku, które współtworzą nasze dziedzictwo. Przypuszczam, nie jestem tego pewien pod względem statystycznym, ale gdybyśmy policzyli różnego rodzaju muzea powoływane w naszej części Europy po roku 1945, to w większym stopniu będą to muzea związane ze zbrodniami nad niewinnymi ofiarami niż muzea dokumentujące czy wspaniałe zwycięstwa, czy również opatrzone glorią klęski. I gdyby Izabela Czartoryska dzisiaj tworzyła swoją świątynię Sybilii, zapewne obok pancerza husarskiego umieściłaby i zwój druku kolczastego i inne tego typu artefakty. I odnosząc się do jednego z diagramów, to nasze dzisiejsze dziedzictwo współtworzy i ta historia, oczywiście nie tylko ta historia, ale ośmielam się sądzić, że w dużym stopniu ta historia i pamięć, która w coraz mniejszym stopniu jest pamięcią osobistą, ale jest pamięcią przenoszoną chociażby drogami rodzinnymi i zabytki. Bo to, że Auschwitz-Birkenau jest na liście światowego dziedzictwa i bardzo wiele miejsc zbrodni jest już objętych obecnie ochroną konserwatorską na równi ze wspaniałymi zabytkami przeszłości, chyba też o czym świadczy, i to już nie dotyczy tylko okresu II wojny światowej, niedawno tutaj w Warszawie inskrypcje wyryte rękami więźniów przy ulicy Strzeleckiej 8 w latach 44-46 również zostały objęte taką ochroną konserwatorską. I poprosił pana profesora o komentarz, na ile właśnie ta pamięć, czy to dziedzictwo, które nie mieści się w tym wcześniejszym pojmowaniu dziedzictwa, na ile dzisiaj ono odgrywa rolę i czy to jest tylko epizod, czy to dziedzictwo pozostanie stałym elementem dziedzictwa polskiego, europejskiego, być może światowego. Dziękuję bardzo. Ja po pierwsze dziękuję za podniesienie tego wątku i mogę tylko uderzyć się w piersi, jeśli zbyt mało w tej kwestii powiedziałem. Nie chcę się zasłaniać obecnością na sali pana profesora Leona Kieresa, twórcy Instytutu Pamięci Narodowej, ale kiedy układałem sobie te obrazki, które chciałem państwu pokazać, pomyślałem sobie, że w sposób oczywisty muszę być mimo wszystko, państwo się teraz zaśmiejecie, selektywny, i że to wszystko, co łączy się z tragedią II wojny światowej, zwłaszcza z Holokaustem, z tym wszystkim, czego symbolem w wymiarze globalnym stał się niemiecki, hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, bo od spotkania, posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa w Christchurch, Nowej Zelandii przed kilkoma laty, tak oficjalnie ten wpis na listę światowego dziedzictwa się nazywa, że to wszystko jest, nie chcę powiedzieć, że oczywistą oczywistością, ale jest tak osobnym, wielkim tematem i zagadnieniem,
ono wymaga, można powiedzieć, być może osobnego przeanalizowania również w związku z tym, co próbowałem wywołać poprzez przykład tych cmentarzy z I wojny światowej. Cmentarze, które są pewnym fenomenem w skali uniwersalnej, bo w czasie krwawych walk I wojny światowej strona zwycięska zarządziła budowę na wielką skalę, na gigantyczną skalę tych projektowanych przez najwybitniejszych artystów cmentarzy dla pokonanych i dla zwycięzców. Ale potem przyszła II wojna światowa, ona całkowicie przykryła, powiedzielibyśmy, medialnie, wizerunkowo i pod każdym względem w naszej pamięci to wszystko, co się wydarzyło pod Gorlicami Verdun Wschodu w 15 roku. No i to świetnie pokazuje, jak ta pamięć potrafi, że tak powiem, umierać czy zanikać. Dzisiaj są próby jej wskrzeszania, bo nadchodzi setna rocznica bitwy. Co do zwłaszcza spraw związanych z Oświęcimiem, no jest pewnym fenomenem, bo ja to śledzę z punktu widzenia tego wszystkiego, co łączy się z dziedzictwem kulturowym mojego regionu Małopolski, że o ile się orientuję, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau jest jedynym tego typu muzeum w obozie koncentracyjnym, w obozie zakłady, gdzie statystyka odwiedzających rośnie. Ona jest na poziomie już prawie 1,5 miliona rocznie. No nie wypada mi powiedzieć, że to jest produkt turystyczny, który jest częścią pakietu turystycznego tych, co odwiedzają Kraków, Wieliczkę, Wadowice, miejsce urodzin Jana Pawła II. Natomiast w niemieckich obozach koncentracyjnych na przykład ta statystyka maleje. Nie wiem, czego pan ode mnie oczekuje w tej mojej pokrętnej odpowiedzi, natomiast niewątpliwie no to jest po prostu osobny wątek, wielki temat i tym się różni właśnie definicja klasyczna zabytku od tego nowoczesnego pojęcia dziedzictwa. Jak powiedziałem, dziedzictwo nie musi być piękne, wręcz przeciwnie. Natomiast na liście światowego dziedzictwa, i myślę, że się nie mylę, są tylko dwa takie miejsca, Auschwitz i Hiroshima. To były te dwa wyjątki od reguły, które sobie świat UNESCO zafundował. I myślę, że dla polskiej racji stanu to dobrze, że udało się tak wcześnie, już w 1979 roku wpisać Auschwitz na listę. Panie profesorze, w końcowej części wykładu odwołał się pan do koncepcji Pierre Nora, szczególnie tych Lied de Memoir. W związku z tym mam pewne pytanie. Mój przyjaciel Robert Raba od już wielu, wielu lat konstruuje takie programy polsko-niemieckich miejsc pamięci. Czy w związku z tym, co właśnie pan powiedział, zresztą Pierre Nora w ogóle, szczególnie jego poglądy, zrobiły się ogromnie popularne w okresie integracji europejskiej. One stały się jakby częścią takiego procesu integracji na bazie kultury. Czy tego typu takie odwołania się do tych, no, w koncepcjach Pierre Nora jest oczywiście miejsce, bo on, była wcześniej ten okres, kiedy mówiło się o tych niemiecko-francuskich, prawda, miejscach pamięci. Ale czy dzisiaj to ma wielki sens? Dlaczego to pytanie stawiam? Ponieważ w bardzo szczegółowych dyskusjach, tam jak pan wie, jest również Grunwald przedstawiony, Tannenberg i Grunwald. No także, ale te miejsca ogniskują dużo więcej pamięci różnych innych właśnie. Czy tego typu takie dwunarodowe jakby stawianie tego sprawy ma sens? Zresztą to też pojawia się również w kontekście innych, tu pan Kamiński nie wspomniał o tym, że na ziemiach polskich są te jeszcze znacznie bardziej tragiczne niż Auschwitz miejsca, które są troszeczkę poza naszym widzeniem, tak jak Treblinka, Bełżec, Sobibór, Chełm nad Nerem. Czy to są miejsca, czy mogą być to polsko-niemieckie? No, jest to strasznie trudne do wyobrażenia. Co pan profesor sądzi o tym pomyśle ograniczania tego wyłącznie do takiego punktowego patrzenia? Ja myślę, że jedno nie przeszkadza drugiemu i że sam pomysł na myślenie w kategoriach miejsc pamięci budzi szacunek i wymaga wsparcia. Chcę powiedzieć, że tu w Warszawie pan profesor Zdzisław Najder wydaje w tym roku swoją, można powiedzieć, listę autorską na swój sposób miejsc pamięci związanych z II Rzeczpospolitą.
do przygotowania której no, zapędził dużą grupę autorów, niektórzy są obecni na sali. Co do tego projektu niemiecko-polskiego realizowanego przez profesora Trabe i Hansa Höniga Hanna z Uniwersytetu w Oldenburgu, jest już trzeci tom wydany. No, ja jestem zachwycony, to znaczy sam się bardzo dużo nauczyłem i dowiedziałem właśnie dzięki tej metodzie i dzięki tej intelektualnej też zabawie, która myślę, że jest niezwykle istotna również w przezwyciężaniu stereotypów, a także w utrwalaniu w szerszym kontekście społecznym no, pamięci poprzez miejsca. To prawnicy pewnie mówią verba docent exempla trahunt. Więc myślę, że takie miejsca właśnie, one działają na wyobraźnię każdego. Najważniejszym w Stanach Zjednoczonych muzeum, największym w świecie i najczęściej w świecie odwiedzanym, jak wszystko oczywiście jest w Stanach Zjednoczonych, jest Muzeum Lotnictwa i Aeronautyki. Byłem w nim dwa razy. Najważniejszym muzeum dla mnie w Polsce tak, jest Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pokazujące rozwój myśli. To my właśnie patrzymy na dziedzictwo, na pamięć bardzo często właśnie jak przedmiot historii. Na to chcemy upamiętnić i uważam, że ciągle za mało czynimy w polskich wioskach czy miasteczkach. Brak jest pomników z nazwiskami tych, którzy polegli czy zostali pomordowani w czasie II wojny światowej, a one istnieją i w Czechach, i w Niemczech, i w Anglii, we Francji. Ostatnio widziałem w Mołdawii, we wioskach są takie tablice z czasami z krzyżem, czasami bez krzyża, żołnierzy armii radzieckiej, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Nie. Ci miejscowi z miejscowymi nazwiskami, w kilku miejscach były to tablice także z polskimi nazwiskami tych żołnierzy, którzy stamtąd pochodzili. Ale podmiotowe traktowanie siebie, nie że my biedni robili nam różni krzywdę i byliśmy przedmiotem historii, wyciągamy rękę teraz po zadośćuczynienie i litość i zrozumienie, to jest patrzenie na historię przez jej przedmiot. A uważam, że myśmy sporo do Europy wnieśli jako podmiot. Europa byłaby niezwykle uboższa, gdyby nie było w niej Polaków. I ja się właśnie dobrze czuję w Muzeum Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tych przedmiotach, które wytwarzali profesorowie zajmujący się tym, co się dzisiaj nazywa fizyką. Również znakomicie się czuję w Muzeum Kopernika w Fromborku, bo to są dowody na to, że no nie tylko groby i krzywdy i zbrodnie, które nam czynili, ale że myśmy potrafili i ważne jest, żebyśmy dalej potrafili być twórczy, kreatywni. To, co nagle odkrywamy ze zdziwieniem, pamiętamy sprzed paru lat ten moment, kiedy zostało nam ogłoszone, że jesteśmy zieloną wyspą Europy. Ja sam to nie wierzyłem. Ale się okazało, że tak inni o nas w Europie myślą. No nie jest ważne to, że my będziemy się uważali za Europejczyków, ale to, czy Holendrzy będą Polaka uważali generalnie za Europejczyka i Polskę za część Europy jako coś zupełnie naturalnego. I to jest wtedy kreowanie narodu jako podmiotu, który nie jest skierowany przeciwko innym, nie jest agresywny, ale jest twórczy. W tym sensie chce zmieniać siebie i innych. Pan prezes Stępień, bardzo proszę. Chciałem przerywać, ponieważ ciekawego wywodu. Pan profesor wskazał na koniec XVIII wieku jako ten początek takiego świadomej autorefleksji nad dziedzictwem, prawda? No, jakiegoś instytucjonalnego myślenia o dziedzictwie. Ale jak to się stało,
że wcześniej czegoś takiego no, nie było, a tyle przetrwało. Jakby pan to skomentował? Ja rozumiem, że to jest znakomite pytanie na pewnie długi uniwersytecki wykład, jak to się stało, że w epoce oświecenia, no właśnie choćby na gruncie takich odkryć jak odkopanie Pompeji, następuje no to zainteresowanie tym wszystkim, co jest przeszłością. Chcę od razu też powiedzieć, że no, myśmy długo nie dostrzegali, że to jest przede wszystkim nasze europejskie myślenie, że w innych kulturach no, może być inaczej. Ja wielokrotnie powtarzałem, że bardzo mnie intryguje i fascynuje to hinduskie słowo kal, które w sobie zawiera i przeszłość, i przyszłość. I nikomu to od paru tysięcy lat w sanskrycie nie przeszkadzało i nie przeszkadza. Natomiast ten kult przeszłości, on się rodził na tym podwójnym kamieniu. Patrzę na profesora Andrzeja Rotermunda jako wielkiego znawcy, zwłaszcza epoki oświecenia, więc na gruncie takiego racjonalistycznego, ponownego odkrywania całego wielkiego dorobku antyku, ale z drugiej strony no, romantyzmu, a skoro romantyzmu, to również no, adoptowania, bo nie chcę powiedzieć zawłaszczania tego wszystkiego, co choćby Izabela zbierała, co można w Krakowie w kolekcji Czartoryskich zobaczyć, co łączyło się z tym właśnie budowaniem mitu i budowaniem pamięci i romantycznym uniesieniem, bo w kolekcji Izabeli jest i krzesło, na którym siedział William Shakespeare i ciżemki Zygmunta Augusta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem doszliśmy już do takiej fazy, o której powiedział pan prezes Rzepliński, za co jestem szczególnie wdzięczny jako uczeń profesora Karola Streichera z ostatniego rocznika, który pan profesor uczył, bo ja dobrze pamiętam, jak on był straszliwie krytykowany przez cały mój Instytut Historii Sztuki, kiedy zabrał się za, jak wówczas mówiono, niszczenie Collegium Maius, bo on zdjął ten XIX-wieczny neogotycki kostium, stworzył kreację przecież, jaką jest Collegium Maius. Nie wypada to w obecności dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie powiedzieć, ale zamek jest, myślę, bardziej autentyczny, Andrzeju, niż to, co mój profesor w Krakowie pod opieką Józefa Cyrankiewicza na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzył. Ale on wyprzedził epokę. Wówczas moi profesorowie tego nie zauważali, że to było jakieś postmodernistyczne myślenie o tym, jak wykorzystać przeszłość dla obrony naszej tożsamości w ciężkich gomułkowskich czasach. I to, czym się zachwyca dzisiaj pan profesor, jest, myślę, częścią myślenia Streichera o tym, jak tą rzeczywistość Polski Ludowej wykorzystać i stworzyć coś, czym się rzeczywiście zachwycają, bo ja regularnie oprowadzam czy wchodzę do tego muzeum z różnymi obcokrajowcami i oczywiście dla nich to nie jest wcale ważne, że to jest kreacja sprzed 50 lat. Oni są przekonani, że my jesteśmy tym cywilizowanym narodem, który miał i Kopernika i to wszystko, co łączy się właśnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. To robi ogromne niewątpliwie wrażenie, a jest przecież kreacją. I myślę, że cała moja dzisiejsza opowieść jest tak naprawdę o tym wybieraniu z przeszłości, prawda? O naszej pamięci, ale też o naszych wyborach i o tym wszystkim, co codziennie tak naprawdę jest reinterpretowane. I to jest może piękne. Pan prezes Zieliński. Chciałem krótko nawiązać do wątku, że pamięć, czyli czas wstecznie skierowany, czy głowa odwrócona do tyłu, to jest też bardzo ważna rzecz, ale niebezpieczna, bo o czym mówił pan profesor, to jest często budowanie mitów i czy nasycanie tej przeszłości polityką ideologią. I to często najwyższego lotu. Ale nie chcę o tym mówić, bo to by można dyskutować, prawda? Czy wszystkie instytucje mające w nazwie pamięć są rzeczywiście obiektywne, ale chciałbym tu nawiązać do konstytucji. Z tej racji, że jesteśmy w Trybunale i też się szereg lat tym zajmowałem, że mamy dwa artykuły, 5 i 6, tak, konstytucji nierealizowane nadmiernie, mówiące o ważności historii dziedzictwa narodowego dla tożsamości narodowej, ale z tego jest przejście, że
ta pamięć, to budowanie naszej pamięci musi respektować pewnie wszystkie też, powinno, też mówię w tej chwili normatywnie jako prawnik, wszystkie wartości konstytucyjne, o których pan profesor mówił, a więc tolerancja, prawda, zrozumienie innych kultur, prawda, solidarność, tak, szeroko ujmowana nie tylko w ramach narodu, a no, staranie się wyrugowania z pamięci tych negatywnych uczuć, antywartości, nienawiści, odwetu, zemsty i w życiu między narodami i także w naszej skomplikowanej historii wewnętrznej. Dziękuję bardzo. Krótko, tak się składa, że wymazałem jedno zdjęcie, które gdzieś powinno tu jeszcze być. Przepraszam, to jest to. No, oblivion, czyli też niepamięć. To jest wielki temat, który teraz idzie też przez historię sztuki. To znaczy to, co myśmy świadomie, że tak powiem, postanowili zapomnieć i co staramy się też wydobywać z pamięci. No, ja jeszcze raz się usprawiedliwię. To są, można powiedzieć, wielkie wątki i zastanawiałem się, co mogło być dla prawników ważne, bo rozumiem, że państwo poruszając się w obszarze prawa, sami nieustająco się z tymi kwestiami też spotykacie. Byłem ostatnio w Petersburgu i pytałem Rosjan, zresztą w muzeum, nowym muzeum, które polecam w Pałacu Krzesińskiej, czy Willi Krzesińskiej, to jest Muzeum Historii Politycznej Rosji. I tam jest cały dział poświęcony Gorbaczowowi. Pytałem, jak jest on dzisiaj zapamiętany? I odpowiedź była, można powiedzieć, statystycznie jedna. Suchoj zakon, czyli ten jego słynny antyalkoholowy paragraf, powoduje, że nie został wcale dobrze przez moich rozmówców, a chcę powiedzieć, że na alkoholików nie wyglądali zapamiętane. Natomiast mamy teraz w centrum w ramach programu Thesaurus Polonia, bo przyjmujemy stypendystów z całego świata, którzy chcą badać różne aspekty dziedzictwa, Kanadyjkę z Toronto, która przyjechała do Polski, jak mi to wytłumaczyła przed paroma dniami, zajmować się sprawiedliwością okresu przejściowego. Czyli chce się zajmować retrybucją, lustracją, komisjami prawdy, komemoracją i rekonsyliacją. No, postanowiłem w związku z tym w ogóle o tym nie mówić, bo rozumiem, że to jest państwa domena, a to jest przecież znowu coś, co się absolutnie łączy przecież z tytułem mojego występu. Ja dobrze wiem, że prawo nie działa wstecz, ale prawo może naprawiać wstecz. I nie chcę państwa prowokować, bo czuję się niekompetentny przed tym gremium. Bardzo proszę. Panie profesorze, powołał pan przykład Wrocławia jako swego rodzaju laboratorium, jak się pan wyraził, umojenia dziedzictwa, powiedzmy niemieckiego, opruskiego, chociaż dziedzictwa, w którym właściwie jak się je bada, to zawsze też gdzieś tkwiły elementy również i słowiańskie. Nawet i w historii śląskiej, pruskiej, pomorskiej czy brandenburskiej szlachty gdzieś tam w ich genach. Mówię o tym, bo sam się wychowałem na tamtych terenach i w zasadzie architektura, która mnie otaczała w ziemi lubuskiej czy też dawnej wschodniej Brandenburgii, bardziej przypominała to, co można zobaczyć w Berlinie i we Wrocławiu, niż to, co można zobaczyć w Warszawie. Oczywiście dzisiejszej w Warszawie, bo ta przedwojenna Warszawa również była budowana swego czasu w takim stylu berlińskich kamienic, jak mówiono. Moje pytanie jest takie, pan użył określenia, że jest to laboratorium umojenia, żeby to dziedzictwo stało się naszym dziedzictwem. Na ile to jest laboratorium, a na ile jest to pewien taki model docelowy, powiedzmy, dla tych wszystkich dużych miast na ziemiach zachodnich i północnych, dla Szczecina, dla Zielonej Góry, dla Gorzowa Wielkopolskiego, dla Olsztyna, w sumie również poniekąd dla Gdańska. Częściowo powiedziałbym paradoksalnie dla Poznania, który chociaż już chyba też się z tym niemieckim dziedzictwem w jakiś sposób uporał, skoro mówi o Zamku Cesarskim dzisiaj i nie mówi o tej budowli w jakiś inny sposób. Jeszcze takie jedno pytanie, czy właściwie moja prośba o odniesienie się pana profesora do tego
sformułowanego swego czasu pomysłu, że skoro dzisiejsza Polska, czy nasze dziedzictwo narodowe w pewien sposób, narodowe w sensie nie etnicznym, ale w sensie państwa i wspólnoty politycznej, obejmuje poniekąd 2/3 historycznych Prus, to może rzeczywiście Polska kiedyś, a może jest to już archaiczna dziś idea w kontekście europejskim, powinna być członkiem na przykład Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, skoro w zasadzie tyle tej substancji posiadamy na naszym terenie. I dzisiaj chyba w świetle tego, o czym pan profesor też mówił, jeśli to umoimy, to jest to również nasze dziedzictwo, do którego ochrony też jesteśmy również prawnie zobowiązani. Dziękuję bardzo. Idąc od końca, ja rozumiem, że po pierwsze na tą ostatnią kwestię powinny się znaleźć paragrafy. Myśmy z panem profesorem Andrzejem Rotermundem, tu obecnym, byli ojcami, założycielami instytucji, która się nazywała i nazywa Deutsche Stiftung Denkmalschutz Polen. I te paragrafy polegały na tym, mam nadzieję, że nie zdradzam żadnej tajemnicy, że trudno było znaleźć dla idei, która wyszła wspólnie od niemieckich konserwatorów i nieodżałowanego, nieżyjącego już profesora Andrzeja Tomaszewskiego, żeby wykorzystać mechanizm tej świetnie działającej niemieckiej fundacji w Niemczech na terytoriach, o których pan mówił. No i trzeba było znaleźć odpowiedni paragraf, żeby niemieckie pieniądze mogły być transferowane na te terytoria. No, w związku z tym mamy dwie fundacje, a jedna jest w Görlitz, a druga jest na zamku w Warszawie. Nie będę składał donosu na profesora Andrzeja Rotermunda. Natomiast co do Wrocławia, no ja mogę tylko pochwałę Wrocławia wygłosić, ale pochwałę no nie taką, powiedziałbym, jednostronną i płaską, ale w szerszym kontekście całej Europy Środkowej, po której dużo jeżdżę. I oczywiście pan wymienił kilka innych pięknych miast. No, Szczecin był dla mnie jeszcze niedawno za jednego z prezydentów, którego nazwiska nie wymienię, bohatera przecież Solidarności swojego czasu, antyprzykłady, prawda? Czyli miasto połączone autostradą z Berlinem i będące rzut kamienia od Berlina było w zasadzie odpychane od tego wszystkiego, co je tak naprawdę stworzyło i jest jego szansą na przyszłość. Miałem przyjemność być zaproszony przed ponad 10 laty przez prezydenta Adamowicza do Gdańska na pierwszy światowy zjazd gdańszczan. I to było niezwykłe przeżycie i niezwykły ruch na szachownicy, jeżeli można tak powiedzieć, władz samorządowych, które wpadły na genialny pomysł, żeby w czasie tego zjazdu odsłonić symboliczny pomnik nieistniejących cmentarzy. No jakich, to nie będę państwu tłumaczył i dlaczego ich nie ma, tym bardziej, bo byłbym w kłopocie dużo. Natomiast chcę powiedzieć, że powinniśmy wyjść poza tą geografię. Dla mnie miastem, które powinno jak w lustrze te zjawiska i procesy wrocławskie odbijać, jest Lwów, ale tak nie jest. I nie mówię tego, żeby składać donos na moich ukraińskich przyjaciół, ale oni są w innej fazie. Nie żebym cię teraz wywyższał czy wymądrzał, ale proces ukrainizacji Lwowa, który dzisiaj jest widoczny poprzez cały program polityki pomnikowej na przykład, no to jest kalka tego, co w XIX wieku się u nas działo. Wystarczy pojechać do Skopje, zachęcam, żeby zobaczyć, jaki program nowej stolicy Macedonii powstał w ciągu kilkunastu lat, znowu na wzór tego, co się w XIX wieku działo w tak zwanych dojrzałych demokracjach. Dzisiaj Koszyce są Europejską Stolicą Kultury 2013, ale słabo tam pamiętają organizatorzy, że w tym mieście w latach 30. językiem dominującym był język węgierski. Sándor Máray, wielki, no Franz Kafka, który się węgierski urodził w Koszycach, nie jest przetłumaczony na język słowacki, jeżeli chodzi o jego słynne teksty dotyczące Kaszy, czyli Koszyc. To nie jest nasz tylko problem. To jest problem, że tak powiem, całego tego wielkiego regionu, gdzie jak powiedziałem, granice polityczne zmieniały się znacznie szybciej niż granice kulturowe. Jesteśmy na różnych etapach i w różnych fazach. Dlatego cieszę się, że Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury 2016, bo byłem w jury tego konkursu i widziałem, jak bardzo dojrzał właśnie w tym
pokazaniu tego ekumenicznego, otwartego myślenia o swojej pamięci, o swojej przeszłości, bez kompleksów. I to jest fantastyczne. Jak się okazuje, pan profesor nie ma nic przeciwko temu, że uprawiamy takiej kreatywnej działalności nawet na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kolegium Maius. Ale co historyk sztuki powie na takie właśnie zdarzenia, jak budowa, odbudowa czy zbudowanie właśnie zamku w Gostyninie. Ostatnio byłem w Poznaniu, widziałem, nie powiem, że odbudowany, zbudowany zamek Przemysława II. We mnie się wszystko buntuje, prawda? Ale co pan profesor? To ja się cieszę, że w duchu mam nadzieję. To ja się cieszę, że pan prezes i pan senator się buntują. To jest kwestia, której też nie chciałem tutaj państwu włożyć i pokazać cały wielki problem Disneylandyzacji, który wymyślił kiedyś Walt Disney, bo rzeczywiście w Ameryce cierpiano na deficyt dziedzictwa, a jest to nasza naturalna jakby ludzka potrzeba, prawda, podpierania się. I ta choroba przyszła do nas dzisiaj, prawda? Ona ma różne powody, od snobizmu i tego wszystkiego, co łączy się, że tak powiem, często z prywatnymi właścicielami, którzy kreują siedziby. Nie będę po nazwiskach i nie będę podpowiadał adresów. Poprzez potrzebę historii. Zamek Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie jest świetnym przykładem tej potrzeby legitymizacyjnej, prawda? Coś, co zostało w połowie XVII wieku przekształcone w absolutną ruinę i wymazane na przełomie XVIII i XIX wieku z krajobrazu miasta i z jego pamięci, nagle jest odlewane w betonie, prawda? A Schloss w Berlinie, jest decyzja, jak rozumiem, w tej sprawie. Najpierw wymazano Palais de République, był to, jak rozumiem, symbol suwerenności państwa, które przestało istnieć. I azbest był pretekstem, jak rozumiem, czy paragrafem, który prawnicy znaleźli, żeby to dobrze jakby wytłumaczyć. To znaczy, że mam pochwałę prawa teraz głosić w finale, bo na wszystko się znajdzie jakiś paragraf. Ale mówiąc poważnie, bardzo dziękuję, że pan prezes tak reaguje. Bo ja, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, trzeba być podobno asertywnym teraz. Ja nie rozumiem tego wszystkiego, co się wydarzyło na zamku w Poznaniu. Zwłaszcza, że Poznań ma fantastyczny zamek Wilhelma i forum cesarskie, ostatnie w Europie, które mógłby się inteligentnie chwalić w duchu tego, co zrobił Wrocław, prawda? Bez kompleksów. Natomiast to, co powstało, nie ma żadnej wartości więcej. Jest właśnie dowodem na to, jak to nasze myślenie się zrobiło pluralistyczne. To znaczy ta jedna doktryna i to wszystko, co autentyzmem było przez cały wiek XIX jako punktem wyjścia, prawda? Do myślenia o sakrum. Tak. Więc za kwestionowanie autentyzmu oczywiście na pewnym etapie stało się jednym wyjęciem cegły z całej konstrukcji, prawda? A to jest wielki temat. On zresztą w świecie jest znany i ujęty w rodzaj kodyfikacji poprzez kartę Znara. Patrzę w kierunku pani doktor Zalasińskiej, która jest dla mnie w tej sprawie guru na gruncie prawa. Okazało się, że w tradycjach na przykład Dalekiego Wschodu problem autentyczności jest zupełnie inaczej rozumiany po prostu. A sztuka aborygenów, to wszystko, co się wśród nomadów Afryki dzieje. Stąd też rosnące znaczenie dziedzictwa niematerialnego. Równolegle, prawda, i na naszych oczach. Więc to są wszystko dynamiczne bardzo zjawiska i procesy, za którymi, jak rozumiem, systemy prawne też będą nadążać, panie prezesie. Bardzo proszę. Podsumowując to, co pan profesor powiedział, wydaje się, że pojęcie dziedzictwa jest procesem dynamicznym, jest procesem i jest dynamiczne. W tej sytuacji niezwykle istotna jest funkcja, którą to dziedzictwo na każdym etapie niesie.
i znalezienie tej funkcji. Tu odpowiadając też panu profesorowi, jeśli ci, którzy są posiadaczem tego dziedzictwa, czy depozytariuszami tego dziedzictwa, życzą sobie takie dziedzictwo w ten sposób reaktywować i bez tego, bez tej funkcji właściwie, którą to dziedzictwo w czasie znajdzie, właściwie nie sposób tego dziedzictwa przechować. Dziękuję. No, pani w ten sposób inaczej, ale dokładnie tak samo jak próbowałem państwu to wytłumaczyć, pokazała różnicę pomiędzy zabytkiem a dziedzictwem. No, zabytek był tym, można powiedzieć, zdefiniowanym, opartym o konkretne kryteria, produktem działania, można powiedzieć, ja mówię, kasty kapłanów, no ekspertów, historyków sztuki, konserwatorów, to oni tworzą, prawda, te listy, tworzą rejestr, który przecież na gruncie choćby polskiego prawa no jest tym fundamentem ochrony tego zasobu historycznego. Natomiast właścicielami dziedzictwa, jego użytkownikami jesteśmy my wszyscy. No i to jest fundamentalna różnica. I gra w dziedzictwo otwiera nieograniczone możliwości. I tworzy straszliwe trudności oczywiście, o których myślę, że pan minister, generalny konserwator zabytków powie. Bo... Szanowni Państwo, jakieś 2 lata temu miałem możliwość odwiedzić wielkiego polskiego twórcę w jego atelier. To jest zawsze wielkie przeżycie, jak historyk sztuki może zajść do twórcy i dotknąć jego dzieła tam, gdzie powstają. To był profesor Jan Berdyszak. I pokazał mi pierw jedno dzieło, bo resztę miał spakowanych na wystawę, która miała się odbyć we Wrocławiu. Pana profesora pasjonowało od kilku lat zjawisko tak zwanej reszty. Otóż chodził po przeróżnych zakładach produkcyjnych, w których pozostawały reszty drewniane. Na te reszty naciągał tak normalnie jak na Blade Runner płótno, doskonale to gruntował i na to nakładał kolor. I wyłożył mi całą filozofię tego swojego działania, ponieważ pokazywał, jak bardzo nasza percepcja jest zaabsorbowana nie tym, co jest właściwe, tylko tym, co pozostaje. I on to robił w sposób doskonały, ponieważ tak naprawdę z tej reszty robił dzieła sztuki, które ja zacząłem oglądać estetycznie, a to była swoiście pojęta gra. Zresztą w przypadku Jana Berdyszaka, który jednak jest doskonałym dzieckiem polskiego konstruktywizmu, takie dadaistyczne zachowania są interesujące i to było bardzo, bardzo zresztą właściwe dla tego mistrza, bardzo głębokie. Ja mówię o tym, ponieważ tak naprawdę, kiedy mówimy o całej sferze dziedzictwa, w sposób szczególny o całej sferze zabytków, a już w sposób szczególny, kiedy mówimy o zachowywaniu i konserwowaniu tych zabytków, to jednak w sposób wyjątkowy musimy podkreślać coś, bez czego o tym mówić nie możemy. A to jest jednak sfera aksjologii i wartości. Wartości bardzo szeroko pojętych, wartości, które muszą być pielęgnowane, kultywowane, wytwarzane w elitach, bardzo dobrze pojętych. W tych elitach, które nie dadzą się zwieść na przeróżne pomysły, których efektem jest chociażby tak zwany zamek przemysła w Poznaniu, który jest tak naprawdę, no użyję tego słowa, sromotą polskiej konserwacji, bo jeżeli to jest uważane dzisiaj jako coś, co można włączyć w nurt jakiegokolwiek pojęcia o zabytkach, to jest wielki błąd. Dla mnie to jest tym bardziej bolesne, że przyzwolenie na to dali profesorowie, którzy mnie kształcili. I to są te bardziej smutne, głębokie przeżycia, jeżeli mówimy o wartościach. Bo ja nie mówię o wartościach ogólnych. Ja mówię też o pewnych wartościach postaw ludzi, bez których w jakiś sposób nie można dzieła ochrony dziedzictwa i dzieła ochrony zabytków kontynuować. Bo dla mnie są to dwie strony tego samego medalu. I tu w związku z tym, że jestem w tym wyjątkowym miejscu po raz pierwszy, nie wiem czy to dobrze o funkcjonariuszu publicznym świadczy,
Chciałbym Państwu powiedzieć, że mam okazję przypomnieć moment, w którym traciłem już wiarę, że rzeczywiście te wartości możemy w kraju bronić. To było dobry rok temu, kiedy wybuchła sprawa tak zwanych ACTA, czy tak zwanego ACTA, czyli całego owego porozumienia odnośnie anti-counterfeit, czyli podróbek ogólnoświatowych i tak dalej, i tak dalej. No wtedy widziałem ogólne szaleństwo, szczególnie wśród polityków. Wili się, jak się podlizać tym, którzy wychodzili na ulicę i chcieli zrobić wielką rewolucję w wartościach i mówili, że można kraść cały IPR i można robić to bezkarnie. I tak naprawdę wmawiali wszystkim, że rozwój i przyszłość nasza zależy od tego, jak będziemy to w świetle prawa kradli. I wtedy w radiu słyszę wywiad, odpowiada na pytania dziennikarza ktoś absolutnie stawiający rzeczy tak, jak się mają, biało i czarno, że kradzież jest kradzieżą. I niezależnie od tego, czego dotyczy, tak się nazywa. Ta osoba mówi o naszych przywarach nieco narodowych i jednakże musimy cały czas nad tym pracować. I mówię o tym w tym miejscu, ponieważ tą osobą, która wtedy tą wiarę mi przywróciła, był pan prezes Andrzej Rzepliński tutaj obecny. Zresztą wykonałem telefon, bo my jako Polacy rzadko dziękujemy i podziękowałem za ten wywiad, bo on wtedy był absolutnie wyjątkiem w tym całym proklamowaniu nowych wartości. Konkludując, ja myślę, że to jest dzisiaj zawsze podstawowe wyzwanie, dzisiaj również, jak przenosić owe wartości, nie tylko w dobrze pojętych i kultywować w dobrze pojętych elitach, ale jak czynić, żeby one stawały się obszarem powszechnym. Ale by się stawały obszarem powszechnym niekoniecznie jako propaganda. Wielu dzisiaj uważa, że tak zwana polityka historyczna to przestarzały termin. Ja widzę, że w tych krajach, które proklamują bardzo szeroko ów szeroko pojęty ekumenizm kulturalny, jednak jest walka o pewne wartości narodowe i propagowanie tego, co w tych krajach się dzieje. I obrona tego, co w historii Europa zawdzięcza tym krajom, jest robione bardzo umiejętnie. Myślę, że my jako Polacy nie możemy jednak jako pełnoprawni członkowie Unii Europejskiej o tym elemencie narodowym zapominać. I rzeczywiście dla mnie jako człowieka urodzonego w starej Pomezanii pruskiej to jest zawsze bardzo trudne pytanie, muszę Państwu powiedzieć. Bo miałem taką możliwość, że przyjeżdżała do mojego domu przez wiele lat hrabina Fink von Finkenstein, Dedia Zwarela, bo miała męża ze szlachty hiszpańskiej. Ona mi opowiadała o tym, jak te ścieżki, po których chodziłem od dziecka, jak zamek w Szymbarku, jak cały rejon powiatu Suskiego, Kreis Rosenberg wyglądał przed II wojną światową, jak funkcjonował. Przywoziła mi później wiele książek, których czytałem na ten temat. To jest zawsze zasadnicze pytanie, jak mamy to ukształtować tak, żebyśmy w tym nie wykazywali pewnej politycznej naiwności, bo nie mam wątpliwości, że cały obszar dziedzictwa jest jednak obszarem pewnych polityk, ale żebyśmy zachowywali ową miarę dobrych wartości, które pozwalają zachowywać takie aksjologie, które może nie do końca deklarujemy, ale które tak naprawdę uskuteczniamy. Także panie profesorze, dziękuję za kolejną przygodę, której przewodnikiem był profesor Jacek Purchla. Nie pierwszą w moim życiu, bo mówimy rzeczywiście o obszarze, o którym niestety, jak mi się wydaje, kształtowaniu tak zwanych wartości społecznych w ostatnim czasie dość mocno zapominamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam za taką refleksję osobistą, ale ja się wychowałem w miasteczku w czterech kulturach. Każda ulica tego miasteczka prowadziła i dalej chyba prowadzi w Żyto. Ale tam na przestrzeni bardzo niewielkiej I byłem w miasteczku mazowieckim, byle jakim, takim rzuconym gdzieś w tą naszą płaską mazowiecką ziemię, gdzie nikt nigdy w XIX wieku nie dbał o to, żeby
jakiś porządek urbanistyczny był, bo po co. I było to miasteczko jeszcze z żywą architekturą żydowską, z ulicą Warszawską, gdzie były typowe właśnie domy żydowskie, ale już bez Żydów. I była dzielnica niemiecka, bo to miasteczko zostało mianowane stolicą rejencji Prusy Południowe. Z intensywną do końca 1943 roku budową wzorcowego miasta nazistowskiego. I miasto rosyjskie, bo to było przygraniczne, forteczne miasto rosyjskie. Więc człowiek, który lubił historię, tak jak ja, no to się czuł jak ryba w wodzie w tym miasteczku. I idąc do szkoły, przechodziłem przez dwie, a czasami trzy cywilizacje. I to na pewno mnie kształtowało. Ja myślę, że to w jaki sposób my w już wolnej Polsce poradziliśmy sobie, bo jestem przekonany, że możemy używać czasu przeszłego z dziedzictwem niemieckim. Świadczy i o wielkości naszej, i o naszej żywotności, kreatywności. Pewnie symbolem tego, jak to się zaczęło stawać, że zaczynamy rozumieć historię jakichś domów, dlaczego ten dom jest krzywy i dlaczego on funkcjonuje, bo otworzyliśmy się na Niemców i Niemcy się otworzyli na nas. Ale symbolem tego jest dla mnie bardzo historyczne i dla naszego, ale także niemieckiego dziedzictwa ważne zdjęcie, kiedy w Krzyżowej kruchutki pan Tadeusz został objęty, kiedy przekazywali sobie w czasie mszy świętej znak pokoju przez potężnego, wielkiego i grubego Helmuta. I w tym geście pana Tadeusza było to, że myśmy przestali się Niemców bać, a z ich strony było to, no doszło do ich przekonania, że Polacy tu będą zawsze i że warto z nimi być razem i od tego się symbolicznie ten proces zaczął. Ciągle jest to przed nami, na przykład Ukraińcami. Ukraińcy się ciągle boją, że my wejdziemy do Lwowa i zabierzemy im ten Lwów. Stąd takie psychologiczne opory jeszcze oni mają, mimo przecież tego, że jak sądzę, nikt rozsądny w Ukrainie nie myśli, że ktokolwiek z Polski chce tam przywracać polską władzę. Ale bez zrozumienia polskości tego miasta, oni nigdy nie uczynią z niego miasta żywego dla siebie, w którym się czują u siebie. Tak jak Polacy się czują u siebie we Wrocławiu. Symbolem tego może być to, że i pierwszy, i trzeci prezes Instytutu Pamięci Narodowej są ludźmi z Wrocławia. Kiedy pytałem parę lat temu pana profesora sędziego Keresa, dlaczego się nie przeniósł do Warszawy, to się żachnął i niedawno pana doktora Kamińskiego o to zapytałem. Też on mieszkał we Wrocławiu, choć jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, w stolicy. Jest to w moim przekonaniu bardzo, bardzo symboliczne, że ten olbrzymi obszar, który nie należał przez wieki albo nigdy, no bo Szczecin ile był, może 6 tygodni miastem, w którym Krzywousty sprawował swoje rządy. Ale dzisiaj jest miastem polskim, za niego jesteśmy odpowiedzialni. I kształtujemy. I to, w jaki sposób sobie właśnie my z tym poradziliśmy, świadczy w moim przekonaniu o tym, że naprawdę pod tym względem również jesteśmy zieloną wyspą w Europie. I oby tak dalej było. Bardzo dziękuję, panie profesorze.